Opowiadam w jednym z moich filmów, czemu służy w ogrzewaniu podłogowym tak zwana automatyka i jakie są z niej korzyści. Dziś odpowiem na pytanie, jak owa automatyka działa. Automatyka ogrzewania podłogowego składa się z kilku podstawowych elementów. Termostatów, siłowników termicznych i listwy ogrzewania podłogowego. W termostacie, w zależności od jego typu, programujemy w jakich godzinach, w przypadku termostatu dobowego, lub w jakich dniach, w przypadku termostatu tygodniowego, ma się podnosić lub obniżać temperatura w pomieszczeniu. Termostat jest połączony z listwą, która stanowi centralę całej automatyki. Informacja, że temperatura spadła poniżej ustalonej, jest przekazywana przewodowo do siłownika termicznego. I natychmiast w tym momencie siłownik termiczny otwiera zawór. Dzięki temu woda zaczyna płynąć w pętli i ogrzewać pomieszczenie. A po odpowiednim nagrzaniu siłownik na powrót ten zawór zamyka. Piszcie, mailujcie, dzwońcie. No, może z tym dzwonieniem troszkę przesadziłem, ale piszcie do mnie z pytaniami na każdy temat dotyczący ogrzewania podłogowego. Odpowiem na wszystkie na youtube.com/antykaloryfer.